zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla, steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Piekarnia Wacyn zaprasza na zdrowe pieczywo na naturalnych zakwasach, bogate w witaminy, minerały, błonnik. Piekarnia Wacyn. Poczuj smak zdrowia. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Kontrast Plus, Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś Państwa i moim gościem, skoro nowy tydzień, to dawno nie widziany u nas pan prezydent Radosław Witkowski. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, pytanie numer jeden o to, co powiedział tydzień temu, zdaje się, radny Wiesław Wędzonka. Czy pan się obawia referendum w swojej sprawie? Bo powinien się pan obawiać według tego, co mówi pan radny Wędzonka. Nie obawiam się referendum, chociaż już te przesłanki występują poprzez nieudzielenie mi wotum zaufania. Ale panie redaktorze, naprawdę nie koncentruję się na tym, czy będzie, czy nie będzie referendum. Ja kiedyś się u pana w programie jasno zadeklarowałem, że jeśli radni Rady Miejskiej nie udzielą mi po raz drugi wotum zaufania i zdecydują się na użycie tego narzędzia, czyli rozpisanie referendum o usunięcie mnie ze stanowiska prezydenta, to ja również będę gotowy na takie wezwania pana radnego Wędzonki i będę gotowy również spowodować, żeby mieszkańcy Radomia mogli się wypowiedzieć, czy podoba im się taka Rada Miejska. Rozumiem, że chciałby pan ewentualnie wtedy także jakby rezygnacji z takiej Rady Miejskiej i chciałbym, jeśli Rada Miejska... Będzie pan nawoływał do tego, żeby odwołać także radnych. Dokładnie tak będę chciał, żeby odbyły się wtedy dwa referenda. Jedno, które będzie inspirowała Rada Miejska i drugie referendum, które będą i drugie referendum, które będzie dziełem mieszkańców. Politycznie, skoro radni, większość w Radzie Miejskiej mają radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy to ewentualnie nie udzielając panu wotum zaufania zdecydowaliby o tym, że takie referendum automatycznie jest rozpisywane, wówczas pan, będąc przeciwko tym radnym PiS-u, rozumiem, chciałby także ich odwołania. Dokładnie, dobrze pan to nazwał. Jeśli Rada Miejska w przyszłym roku zdecyduje się rozpisać referendum o usunięcie mnie ze stanowiska prezydenta, to ja również będę gotowy, żeby radni Rady Miejskiej, żeby mieszkańcy mogli poddać weryfikację pracy Rady Miejskiej. Na zasadzie zemsty, czy po prostu także dania szansy wyborcom? Nie zemsta, absolutnie, tylko myślę, że radomianie będą mieli prawo do tego, żeby ocenić się zarówno prezydenta, jak i radnych Rady Miejskiej. Ale panie redaktorze, myślę, że idziemy zdecydowanie za głęboko. Nie potrafię interpretować tutaj tego, co mówił radny Wędzonka. Nie chciałbym jakichś nadużyć tutaj czynić. Natomiast tak jak mówię twardo, jeśli radni Rady Miejskiej będą chcieli referendum w mojej sprawie, to ja również będę gotowy i zaproponuję mieszkańcom Radomia referendum w sprawie odwołania radnych Rady Miejskiej. Jakaś wojna w rodzinie? Bo proszę mnie poprawić, ale chyba nic się nie zmieniło. I pan jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Wiesław Wędzonka jest także członkiem Platformy Obywatelskiej. Tak, to prawda. Czyli rozumiem, że po prostu chemii między panami nie ma. Nie, dlaczego? To jest chyba w tej chwili nadinterpretacja z pana strony. No, pan radny Wędzonka snuje jakieś scenariusze, no więc ja również mam prawo snuć taki scenariusz. Jarosław Rawenda i pańska ocena tego, co się wydarzyło. Oczywiście nie ferujemy wyroków, bo wyrok, który zapadł, jest wyrokiem nieprawomocnym, a mieliśmy także oświadczenie pana radnego w międzyczasie, ale chodzi o to, że pan po prostu zaufał panu radnemu także, znając sytuację, że pewne sprawy ciągną się w sądzie.
Ja zaufałem panu kandydatowi Rabędzie, natomiast najważniejsze jest to, że panu kandydatowi Rabędzie zaufali mieszkańcy Rady Miejskiej, powierzając mu mandat radnego Rady Miejskiej. Myślę, że dziś pan Jarosław znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji prawnej. Zapowiedział twardo, że będzie walczył o swoje dobre imię. Zresztą ja go rozumiem i uważam, że ma do tego pełne prawo. Wyrok jest tylko wyrokiem pierwszej instancji. Oczywiście ważnym wyrokiem, natomiast pierwszej instancji jest jeszcze druga instancja. Ma prawo pan radny właśnie. Pan radny będzie apelował w tej sprawie i myślę, że dopiero prawomocny wyrok pozwoli nam na rozstrzygnięcie tej kwestii. Dziś takie honorowe, męskie zachowanie, które popieram pana radnego Rabędy, zawiesił członkostwo w klubie Koalicji Obywatelskiej, będzie radnym niezależnym, ale po zakończeniu tej sprawy, miejmy nadzieję, że szczęśliwym, będzie mógł oczywiście wrócić do rady. Czyli tu nie rezygnacja z mandatu, tylko rezygnacja z członkostwa w klubie, rozumiem, według pana jest taką formą właściwą. Dziś toczy się postępowanie sądowe i do czasu zakończenia tego postępowania trudno wyrokować, co się wydarzy. Oczywiście ja powiem po raz kolejny twardo, jestem przeciwnikiem takim zachowaniom jak przemoc w rodzinie, przemoc wobec kobiet czy wobec innych członków rodzin, więc, ale też wiem, że chociażby na własnej skórze, że każdy ma prawo bronić swojego dobrego imienia i swoich racji. Panie prezydencie, pytanie o Radpec jest pytaniem najbardziej właściwym w kontekście tego, co się wydarzy 1 stycznia 2023 roku. Pan wielokrotnie zapowiadał razem z ówczesnym prezesem panem Zborowskim, że program Bezpieczne Ciepło startuje i że jesteście państwo gotowi, no ale efekty są takie, że jest druga połowa 2019 roku, a mówiąc kolokwialnie, ale także mówiąc wprost i chyba właściwie, jesteśmy w lesie z tą inwestycją. Nie, w lesie nie jesteśmy. Jesteśmy przygotowani z modelem i o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy, chociażby u pana w programach, że ten model jest gotowy. Oczywiście warunki też się zmieniają. Zewnętrzne, pojawiają się nowe możliwości. Stąd, a jakie to są warunki, stąd, które się zmieniły? Stąd, to, sekundeczkę. Mhm. Stąd, tak jak zapowiadałem, zaprosiliśmy do współpracy, bo w pierwszej wersji chcieliśmy finansować to przedsięwzięcie sami. Natomiast w związku z tym, że uznałem, że warto jednak pozyskać jakiegoś partnera zewnętrznego do tego przedsięwzięcia, bo dziś dzisiaj są naprawdę dobre warunki, żeby zaproponować chociażby udział w tej kogeneracji zewnętrznemu podmiotowi. Stąd w pierwszej kolejności, tak jak zapowiadałem, zaprosiłem do współpracy spółkę Enea. Ta oferta bardzo konkretna leży już na biurku pana prezesa Kowalika i mam nadzieję, że te rozmowy będą szybkie, zakończą się dobrym wynikiem. Tylko, że my i tak nie zdążymy tego 2023 roku w tej sytuacji. Co by się nie wydarzyło? Ja nie wiem, skąd pan ma, panie redaktorze, taką wiedzę, że cokolwiek się nie wydarzyło. Panie prezydencie, proszę, bo jeżeli się mylę, to wolę, może ma pan rację. Myli się pan. W porządku, to proszę mnie poprawić. Czyż ten czas nie jest zbyt krótki? To jest 3 lata. I rozumiem, że to jest potężna inwestycja. Jak szacował pan prezes Zborowski, 530 milionów złotych taki miał być, prawda, kredyt. Więc tak, pytam o takie kwestie. Zdążymy, czasu jest wystarczająco dużo. To, że inwestycja jest wielomilionowa, to nie znaczy, że 3 lata to jest zbyt krótki okres. Proszę zauważyć, autostrady buduje się za miliardy złotych i te autostrady powstają w przeciągu 2 czy 3 lat, więc to nie jest kwestia wartości inwestycji, tylko technologii. Tę technologię i tę inwestycję można przeprowadzić w perspektywie tych 3 lat. Kwestia oczywiście finansowania, stąd nasza propozycja, żeby do tego projektu pozyskać partnera zewnętrznego i konsekwentnie, jeśli rozmowy ze spółką Enea się nie powiodą, to będziemy konsekwentnie rozmawiać z innymi podmiotami, które są gotowe usiąść do stołu we wrześniu, październiku. Mówi pan nasza propozycja, przypomnę tylko, że w kolejności takiej, że to sama Enea wysunęła taką propozycję, prawda, do państwa, zdaje się, w 2016 roku. Enea chciała współpracy i my po tych kilkunastu miesiącach, kiedy jesteśmy już gotowi, bo wiemy, czego chcemy. My po prostu wiemy, czego chcemy. Te kilkanaście miesięcy to praca koncepcyjna, przedstawienie modelu, który będzie najlepszy dla mieszkańców naszego miasta i dla rozwoju tej samej sieci ciepłowniczej w Radomiu. I my pokazujemy w tej chwili stan rzeczy i to, czego chcemy w roku 2023, ale też jesteśmy gotowi na
pewne korekty, jeśli uznamy, że one będą korzystne dla mieszkańców. Tu nie ma żadnego takiego drugiego dna, że uznał pan, że po prostu ta sytuacja z kredytem, z instytucjami, które mogłyby go ewentualnie udzielić, jest słaba, żeby nie mówić beznadziejna, i dlatego jest ta decyzja o NA. Skąd ten czas oczekiwania, skoro to propozycja była na stole 3 lata? Przede wszystkim musimy szacować ryzyko, a też chcemy pozyskać jak najtańszy pieniądz. To nie jest jakaś wielka filozofia, że zależy nam na tym, żeby... Ale to 3 lata panu zajęło, żeby... Że to przedsięwzięcie, nie 3 lata, tylko panie redaktorze, kilkanaście miesięcy opracowanie modelu tego, czego my chcemy technologicznie w Radomiu. Pan miesza dwie rzeczy. Z jednej strony my musimy wiedzieć i już wiemy, jak chcemy, żeby się rozwijała spółka Radpec. Z drugiej strony jest kwestia finansowania. Skoro wiemy, jak ma się rozwijać spółka Radpec, wiemy, że chcemy remontować te kotły, które nie spełniają tych standardów obecnie, że chcemy kogenerację, czyli chcemy produkować prąd, który popłynie do gniazdek mieszkańców Radomia. My wiemy, czego chcemy, wiemy, ile to może kosztować, a teraz czas na to, żeby zrobić montaż finansowy. Powołuje się na konferencję, którą także politycy oczywiście mieli, Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po wyborach w 2015 były wybory, w 2016 usłyszeliśmy na konferencji prasowej, jedna z pierwszych takich konferencji, zdaje się, z przedstawicielem także jednej ze spółek. Nie jestem w stanie teraz dokładnie przypomnieć, ale to nie była tylko i wyłącznie z uczestnictwem polityków konferencja, ale oferta jednak była przedstawiona. I dlatego pytam, bo mija 3 lata w tym roku od tej oferty. Ojejku, panie redaktorze, no tak, oczywiście, więc ktoś zaproponował współpracę, ale my odpowiedzieliśmy bardzo szybko, że jesteśmy chętni i gotowi do współpracy. Nastąpiła wymiana korespondencji, a dziś powiedzieliśmy, że po kilkunastu miesiącach jesteśmy gotowi do współpracy, bo wiemy, czego chcemy. Trudno było odpowiadać, kiedy nie wiedzieliśmy, czego chcemy. Dziś już wiemy, czego chcemy, stąd nasza konkretna propozycja do spółki ENA i proszę to w tej chwili przyjąć, jeśli pan chciałby przeprowadzić i ktoś wezwał pana, że chce współpracować z pana firmą, czyli z telewizją Zebra, to również chciałby pan wiedzieć, czego ta firma, w którym kierunku Zebra ma się rozwijać. My dokładnie tę ścieżką poszliśmy. I zdążymy, tutaj rozumiem, ta deklaracja z pańskiej strony jest do 1 stycznia 2023 roku. Dążymy, bo musimy zdążyć, jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani technologicznie, mamy odpowiedni model, który chcemy w tej chwili sfinansować z udziałem podmiotów zewnętrznych. Czy te dwie firmy, które są wybrane w budowie RCS-u, gwarantują zakończenie tej inwestycji? Przede wszystkim to nie są dwie wybrane firmy, tylko dwie firmy, które złożyły ofertę. Oczywiście. Więc jesteśmy od bodajże połowy lipca, około 15 lipca związani ofertami tych dwóch firm. Komisja przetargowa, która jest przy spółce MOSIR, sprawdza te oferty i czekamy cierpliwie na ten dzień, kiedy komisja przetargowa zdecyduje, czy oferty są ważne, czy są dobre, i wtedy będzie można rozstrzygnąć ten przetarg. Pan mnie odeśle za chwilę do pana prezesa Jandyły, ale ja pana zapytam jako gospodarza miasta, dlaczego MOSIR nie chciał przedłużyć, bo inne firmy wiem, że pytały o kwestię możliwości przedłużenia przetargu, a tutaj takiej decyzji nie było. Ja nie mam takiej wiedzy, że inne firmy pytały o możliwość przedłużenia przetargu, ale jeśli prezes Jandyła nie zdecydował o tym, wiemy, to znaczy, że bardzo dobrze zrobił. I po raz kolejny pokazał, że potrafi skutecznie realizować te działania związane z Radomskim Centrum Sportu przy tak niekorzystnych czynnikach zewnętrznych, jakie wystąpiły, czyli tym, że musiał zerwać umowę z firmą Rosabut, tym nierzetelnym wykonawcą, który nie zrealizował pierwszej umowy do listopada 2018 roku. Panie prezydencie, dlaczego pan prezydent Frysz tak mówi o amfiteatrze i tej taką propozycję, skoro nie mamy, no nie mówię teraz tylko o pieniędzy na tę inwestycję, ale także w wieloletniej prognozie finansowej nie ma nic na ten temat, nie ma takich zapisów dalekosiężnych przebudowy, dużych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma takiej potrzeby, żeby w tej chwili w wieloletniej prognozie finansowej umieszczać takie pieniądze. Amfiteatr, wszyscy jesteśmy zgodni co do jednego i o tym mówiłem w kampanii wyborczej, że oprócz Radomskiego Centrum Kultury
Ważne jest to, abyśmy mieli nowoczesny amfiteatr. Mówiłem tutaj o tym projekcie przekształcania obchodów Radomskiego Czerwca w taki prawdziwy festiwal wolności, ale żeby realizować takie przedsięwzięcie naprawdę na skalę europejską, to musimy mieć odpowiednie warunki, musimy mieć odpowiednią infrastrukturę i amfiteatr jest tutaj bardzo ważnym elementem. Stąd dziś, no nie dziś, kilkanaście dni temu podjęliśmy decyzję, że rozpoczynamy projekt modernizacji amfiteatru. Oczywiście stopniowo. W pierwszej kolejności to konkurs na koncepcję architektoniczną, bo musimy wiedzieć, jak ten amfiteatr będzie wyglądał. Przede wszystkim po koncepcji już będziemy mogli szacować koszty i dopiero wtedy będziemy mogli, przystąpimy do budowania montażu finansowego. Skąd możemy pozyskać środki zewnętrzne, na jakie pieniądze musimy być przygotowani w budżecie. Także to jest projekt na... Dzisiaj nie mamy, rozumiem, na to pieniędzy. Ale nie ma takiej potrzeby, panie redaktorze. Nie mamy, bo nie wiemy, ile tych pieniędzy potrzebujemy. Jeśli będziemy wiedzieli po stworzeniu koncepcji architektonicznej, ile ten obiekt może kosztować, to wtedy dopiero będziemy rozmawiać o montażu finansowym. Tak jak mówię, w pierwszej kolejności będziemy poszukiwać finansowania zewnętrznego, czy to z udziałem środków unijnych, czy krajowych, takich jak budżet państwa, czy budżet województwa mazowieckiego, bo to będzie przecież infrastruktura, która nie będzie służyła tylko mieszkańcom Radomia, ale również dla całego województwa mazowieckiego i myślę, że w perspektywie również dla wszystkim mieszkańcom Polski. I będziemy wiedzieli, ile potrzebujemy pieniędzy w naszym budżecie, ale to jest, myślę, będziemy mogli o tym porozmawiać nie wcześniej niż za kilkanaście miesięcy. Wywołanie tego tematu przez pana prezydenta Frysztaka nie jest elementem kampanii wyborczej. Wiemy, że ma startować, ma się ubiegać o mandat poselski. A czy rozwój miasta i rozwój projektów, które są dobre dla mieszkańców Radomia, to jest kampania wyborcza? W każdym momencie, kiedy ogłaszamy cokolwiek, możemy powiedzieć, że nie jest. Natomiast pana pytam w tym konkretnym czasie. No. Od 2014 roku rzetelnie informujemy mieszkańców Radomia o tych projektach, które chcemy realizować, które realizujemy, ale również przychodzi nam zmierzyć się przecież nierzadko, chociaż był pana w programie, z projektami, które są opóźnione, bądź występują jakieś problemy. Stąd projekt przebudowy amfiteatru jest kolejnym elementem tych zmian w Radomiu, które zapowiadałem w roku 2014, a podtrzymałem ten kurs w roku 2018, a Radomianie zdecydowali o tym, że pełnię funkcję prezydenta w drugiej kadencji. A propos kampanii wyborczej i obietnicy autobusu, już wie pan, kiedy wprowadzi pan darmowe przejazdy dla uczniów? Na pewno już w budżecie w roku 2020 będziemy chcieli w pewnej części zrealizować tę obietnicę. Natomiast, tak jak mówiłem uczciwie, w 2018 roku uważam, że dojście do kompleksowej propozycji będzie wymagała przynajmniej dwóch, trzech budżetów. Proszę powiedzieć, czy RDOŚ dał ostatecznie zgodę na spuszczenie wody z zalewu na Borkach? Czy może... Nie, panie redaktorze, mnie troszkę pan pomylił. Nie chodzi o zgodę RDOŚ-u na spuszczenie wody, bo woda została spuszczona w październiku ubiegłego roku i była jednym z elementów, to był jeden z elementów tego, aby uzyskać decyzję środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Niestety jeszcze nie mamy decyzji środowiskowej z RDOŚ-u, która pozwalałaby nam dynamicznie rozpocząć remont zalewu na Borkach, ale mamy taką twardą deklarację, że wrzesień, najpóźniej październik, te uzgodnienia z RDOŚ-em powinniśmy mieć. No i radomskie wodociągi będą mogły ogłaszać przetargi na modernizację zalewu na Borkach. Czy pan uważa, że przyszły sezon, jeżeli chodzi o kąpielisko, jest zagrożony? Może być trudny do dotrzymania, ale poczekajmy przede wszystkim na przetargi, bo od rozstrzygnięcia tych przetargów, jeśli te przetargi rozstrzygniemy, znaczy my, jeśli radomskie wodociągi rozstrzygną te przetargi w miarę szybko, to myślę, że ten sezon w roku 2020 Radomianie już będą korzystać z pięknego, zmodernizowanego zalewu na Borkach. Przede wszystkim tam będzie woda, w której będziemy mogli zażywać kąpieli. Natomiast jeśli te przetargi, tak jak chociażby w przypadku RCS-u, czy innych projektów będą się opóźniały ze względu na wysokie wymagania na przykład wykonawców, no to rzeczywiście to może być trudne do wykonania. Ale dziś nie chciałbym ani rozstrzygać
ani przesądzać, że sezon w roku 2020 to już będzie, będziemy mogli korzystać w pełni z zalewu na bord. Czy zatem konieczne było spuszczenie tej wody? Może mogła stać. Panie redaktorze, nie chodzi o to, żeby było konieczne. To był jeden z podstawowych warunków rozpoczęcia uzyskiwania decyzji środowiskowej. Proszę pamiętać o tym, że tam są okresy ochronne dla zwierząt i roślin. To po pierwsze. Po drugie, żeby uzyskać decyzję środowiskową, musieliśmy zinwentaryzować rośliny i zwierzęta. To też mogliśmy uczynić dopiero po spuszczeniu wody. Także ja rozumiem niepokój i niepokój mieszkańców i takie opinie, że tam nic się nie dzieje, ale naprawdę to... Znaczy, teraz się nic nie dzieje, fizycznie. Może się gdzieś za ciszą gabinetów dzieje to. Ale proszę, to też nie jest do końca prawda, bo wodociągi miejskie czyszczą koryto rzeki Mlecznej, która przepływa przez zalew na Borkach. Także te prace tam się toczą, natomiast ja rozumiem, że chodzi o duży zakres, taką intensywność, maszyny budowlane, ale to dopiero po rozstrzygnięciu przetargów. Najpierw decyzja środowiskowa wrzesień, październik, przetargi, rozstrzygnięcie przetargów i wejście wykonawców na plac budowy. Zapewne, panie redaktorze, szanowni państwo, będzie się działo. No będzie, tylko tak jak sam pan podkreśla, nie wiadomo, dzisiaj nie można odpowiedzieć na pytanie, sezon jest sezonem otwartym, czy raczej zamkniętym. Jest zbyt wiele niewiadomych i dziś moje deklaracje to tak naprawdę musiałbym później się tłumaczyć za kogoś. Kamienica dyskurów, panie prezydencie. Rozumiem, że ona w takim kształcie, jak wygląda teraz, już jest jakby, no widzimy te prace, bo widać, że panowie pracują, ale pytam o takie konstrukcje. Czy coś panu wiadomo na temat tych kwestii konstrukcyjnych? Myśmy pokazywali panu także kilka miesięcy temu te kwestie dachu, kalenicy i tak dalej, i tak dalej. Wykonawca dynamicznie realizuje tę inwestycję. W tej chwili, z tego co pamiętam, termin realizacji to grudzień, natomiast nie zapominajmy, że... Koniec grudnia, natomiast nie zapominajmy, że mamy spór w sądzie zarówno o podniesienie wartości tego kontraktu, jak i również o wydłużenie terminu realizacji tej inwestycji i trudno wyrokować, jakie będzie postanowienie sądu. Natomiast wszyscy mamy świadomość, jak trudna to była inwestycja. Wielokrotnie mówiłem, że to jak jajko z niespodzianką, tak, prawda? Ale chodzi mi o to, co już widzimy, bo pan także przejeżdża tamtędy. Nawet jeden z dzisiaj do nas do redakcji pewnie przejechał pan. Chodzi mi o ten róg tutaj od ulicy Małej od Fary. On wygląda na to, że nie jest poprawiony. Panie redaktorze, nie jestem specjalistą w zakresie realizacji akurat rogu, o którym pan tutaj mówi, więc nie chciałbym się do tego... Ale proszę nie trywializować, bo pan wie doskonale, że chodzi o wadę konstrukcyjną, którą widać gołym okiem. Panie redaktorze, to jest kwestia wykonawcy. Wykonawca otrzymał zalecenia, wykonawca wie, co ma robić. Termin realizacji inwestycji to koniec grudnia, ale tak jak mówię, powtórzę. Mamy spór w sądzie, zarówno wydłużenie terminu, jak i o podniesienie wartości kontraktu i spokojnie czekamy na rozstrzygnięcia sądu, bo od nich będzie naprawdę wiele zależało. Termin wprowadzenia się Rady Miejskiej i innych części składowych Urzędu Miejskiego do ratusza to? Wiem, że kończymy tę inwestycję. To jest naprawdę końcówka. Dziś podawanie konkretnej daty byłoby chyba troszkę nieodpowiedzialne. Pozwólmy najpierw na zakończenie tych prac, a wtedy będziemy mogli do opinii publicznej podać konkretną datę. Mogę powiedzieć tylko tyle wkrótce. Na któryś z wiceprezydentów na stałe tam będzie? Tak. Czy to będzie pani prezydent Kalinowska i Radomska Strefa Gospodarcza? Tak. Czy coś oprócz tego wydziału będzie także... Będzie, ale też nie zapominajmy, że w oficynach będą chociażby harcerze, Biuro Rady Miejskiej, a przecież no, radni prowadzą swoje dyżury, więc zakładamy, że ta przestrzeń będzie radnym Rady Miejskiej potrzebna, taka nowoczesna, funkcjonalna przestrzeń do realizowania swoich mandatów, jak i również działalność gospodarcza, Radomska Strefa Gospodarcza, czy Biuro Działalności Gospodarczej, no to są takie wydziały, które również generują ruch. No i przede wszystkim to są wydziały usługowe. Ostatnie pytanie, kogo pan będzie wspierał w kampanii wyborczej, wiceprezydenta Frysztaka? Panie redaktorze, mówiłem o tym wielokrotnie. To ja namawiałem pana prezydenta Frysztaka do kandydowania i może na moje pełne poparcie liczyć do końca kampanii. Mam nadzieję, że
mieszkańcy Radomia, mieszkańcy całego okręgu zaufają prezydentowi Frysztakowi i będzie mógł być takim prawdziwym radomskim ambasadorem w Warszawie po skutecznych wyborach do Europarlamentu i po tym, jak marszałek Adam Bielan został europosłem. Uważam, że zrobiła się taka przestrzeń i luka do tego, aby ktoś chociażby pilnował spraw radomskiego lotniska, bo tu informacje, które napływają, że ten projekt jest opóźniony, już nie mówimy o roku 2020, tylko roku 2021, to jednak musi być ktoś, kto będzie patrzył na ręce... W 2021 w sensie startowania lotów, zakończenie inwestycji zakończenie inwestycji w roku 2021. Takie mam informacje. Sekundka, panie redaktorze, zobaczymy. Natomiast, może czegoś nie wiem, natomiast na pewno miesiąc temu z panem profesorem Szpikowskim w tym studiu, może się coś zmieniło przez ostatni miesiąc. Na pewno jest ktoś, kto... od kogo będziemy wymagali pilnowania spraw radomskiego lotniska. A to pan prezydent Frysztak miałby pilnować tych inwestycji. Tak, pan prezydent Frysztak, jeśli zostanie posłem, takie będzie miał zadanie, taką będzie miał delegację od mieszkańców Radomia i okręgu, że ma pilnować spraw lotniska, budowy S-12, bo ta inwestycja, chociaż już miała się rozpocząć, w dalszym ciągu jest, no nie chcę powiedzieć w lesie, ale jest nie rozpoczęta. Co to znaczy, będzie miał delegację? No będzie miał mandat społeczny do tego, aby kontrolować realizację tych inwestycji. A to mówi pan, to przecież jest jedna z wielu rzeczy, no ale to umówmy się. Ale najważniejsze. Okej. Chcemy, na pewno chcę i mam nadzieję, że przekonam Radomian, żeby prezydent Frysztak był takim naszym ambasadorem w Warszawie. No czy chodzi mi o to, że no, jako wiceprezydent także odpowiadał między innymi za budowę RCS-u, no, te kwestie także budowy się mocno wydłużały, więc pytanie także czy... Ale wiemy dlaczego, panie redaktorze. Trafiliśmy na nierzetelnego wykonawcę konsorcjum firmy z główną firmą Rosa. Prezes Jandula musiał rozwiązać tę umowę, bo konsorcjum na czele z firmą Rosa nie dotrzymało terminu tego w listopadzie na oddanie zarówno hali, jak i stadionu. I tutaj proszę mi wierzyć, jeśli pan będzie budował dom i trafi na nierzetelnego wykonawcę, znajdzie się pan dokładnie tak samo jak my pod ścianą, tylko pan będzie miał o tyle lepiej, że nie będzie pan musiał stosować prawa zamówień publicznych, a my musimy stosować literę prawa od A do Ż, nawet nie do Z. Pana prezydenta Semika będzie pan wspierał w kampanii? Oczywiście, jeśli tylko pan prezydent Semik będzie kandydował, to jak najbardziej również może liczyć na moje wsparcie. Proszę pamiętać, że pan prezydent Semik był moim dyrektorem w czasach 6. liceum ogólnokształcącego i to podpis pana prezydenta Semika widnieje na moim świadectwie maturalnym. Przypomnę tylko panu, że na początku tego roku nie pamiętał pan o tym w taki oczywisty sposób, bo byliście panowie w zgodzie milczącej przez kilka tygodni, współpracując. Ale w tej chwili, ma te informacje. Ten uśmiech mówi wszystko, panie prezydencie. Znaczy, wiemy, o czym mówimy. Ja chcę tylko mocno powiedzieć, że to są mocno niesprawdzone informacje i raczej wynikające z takich złych języków, złych podszeptów i właściwie, bo ktoś chciałby, żebyśmy mieli z prezydentem Semikiem milczącą zgodę, ale to nieprawda. Ale tak jak mówię, w polityce, szczególnie wśród ludzi dojrzałych, może nastąpić rozejście się stanowisk i trzeba żeby dojść do jednego stanowiska, trzeba je po prostu ucierać. Bardzo dziękuję. Mocno przedłużyliśmy dzisiaj czas trwania tego programu, ale ostatnio pana nie było. A warto nadrobić. A pan był zainteresowany wieloma rzeczami, panie redaktorze, szczególnie weryfikacją tych niesprawdzonych informacji dotyczących proszę relacji. Proszę mi zaufać, one nie są niesprawdzone i szkoda, że wyłączymy kamery, to czasem zdarza się, że słyszę coś innego, ale to być może nie teraz tak nie będzie. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Radosław Witkowski, prezydent Radomia Państwa i mój gość w programie Kontrast Plus. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia i jeszcze raz, panie redaktorze, proszę nie słuchać złych języków. Nie będę, będę słuchał tylko wy pan, ale ja jednak muszę weryfikować pewne kwestie i z tyłu głowy wiem, co w trawie piszczy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Piekarnia Wacyn zaprasza na zdrowe pieczywo na naturalnych zakwasach, bogate w witaminy, minerały, błonnik. Piekarnia Wacyn. Poczuj smak zdrowia.
Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu.